Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Biuro File Vlog o piwie. Dzisiaj spróbujemy piwa z browaru Rockmill. Tym piwem jest Hazy IPA, Citra and Galaxy. Piwo w stylu Hazy IPA chmielone dwiema nowofalowymi odmianami chmielu, jedną amerykańską, jedną pacyficzną. Tak się prezentuje etykieta, a co na temat tego piwa możemy na tejże etykiecie przeczytać. Ekstrakt 16%, alkohol 6,5%, piwo niepasteryzowane i niefiltrowane, uważone w browarze w Bytowie. Składniki: woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiel i drożdże. Data przydatności 9 lipca 2018 roku. Piwo kosztowało 10 zł. 70 groszy. Czarny goły kapsel. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Tak się ona prezentuje. Piwo uważone w ramach takiego cyklu Beer Wars. Nie znam dokładnie tutaj detali, ale nie one tutaj są najważniejsze, liczy się to, co się znajduje w butelce, którą teraz otwieram. I już za moment będziemy wiedzieć więcej, co w aromacie z butelki. No, jest tropikalnie. Mocno cytrusowo do tego. Takie grejpfrutowe skojarzenie dość wyraźnie. Mocno, mocno owocowe. Do tego taka słodka nuta owoców tropikalnych. Jakieś mango tutaj się pojawia. Sporo cytrusa z grejpfrutem na czele. Ten aromat z butelki generalnie bardzo owocowy i bardzo słodki. Okej. Piwo trafia do szkła. I już za moment będziemy o nim wiedzieć jeszcze więcej. No, piana się tutaj zbudowała, naprawdę bujna. Nie można jej tego odmówić. Piwo wyraźnie opalizujące, z unoszącym się takim drobniutkim osadem, który mi osobiście troszeczkę przypomina chmieliny. I być może, że to są właśnie one. Barwa jasnego złota, bardzo przyjemna opalizacja. Bardzo przyjemnie zamglone jest to piwo, no, czyli tak jak być powinno. Piana barwy jasno-kremowej, zbudowana z oczek różnych, bo mamy i drobne, i średnie, i większe. Naprawdę całkiem tutaj sympatyczna warstewka nam powstała. Nie zdradza tendencji do szybkiego opadania, więc jakby prezencja wizualna tego piwa zdecydowanie na plus, co w aromacie ze szkła. Słodko, owocowo, tropiki, cytrusy. Tropiki, cytrusy, spora dawka takiej właśnie owocowej słodyczy. Typowo chmielowy, nowofalowy profil, bardzo, bardzo przyjemny. No, powiem Wam, że aromat super. Mocno chmielowy, nowofalowy, absolutnie zdominowany przez owoce tropikalne, cytrusy i nutę takiej tropikalno-landrynkowej słodyczy. Bardzo fajnie. Próbujemy zatem Hazy IPA, Citra and Galaxy, Rockmill. Wasze zdrowie. Świetny balans pomiędzy słodowością a odczuciem chmielowym. Naprawdę świetny. W pierwszym momencie odczuwamy właśnie taką nutę słodowej słodyczy, bardzo przyjemną, za którą idzie bardzo wyraźny taki posmak właśnie owoców tropikalnych i cytrusów od chmielu. Po chwili pojawia się goryczka. Generalnie powiedziałbym, że łagodna, krótka.
W ogóle ta goryczka tutaj została w takiej skali graficznej, o czym nie wspomniałem, określona jako 2 na 6. I ona rzeczywiście wydaje się dość niska. Ona jest niska, powiedziałbym nawet, ale jest bardzo przyjemna, bardzo krótka, bardzo szlachetna. No to jest takie piwo, w którym zdecydowanie chmiel przede wszystkim ma wpływać na aromat, na intensywność tego aromatu. Goryczka tutaj jest mniej istotna, bo ona jest naprawdę bardzo krótka, bardzo taka umiarkowana. Delikatny posmak zbożowy, aczkolwiek bez nut karmelowych, co jak sądzę dla niektórych osób będzie też dość istotną informacją. Sporo owocowości, troszkę takiej chlebowości bardzo fajnej. Gładka tekstura. Tutaj płatki, dodatek płatków bardzo, bardzo dobrze wpłynął na fakturę tego piwa. Ono jest dość kremowe w gruncie rzeczy. Nagazowanie. Nagazowanie średnie. Na pewno piwo nie jest nagazowane zbyt mocno. No, wytworzyła się tutaj dość duża piana przy tym moim nalewaniu. Więc możliwe, że ono się troszeczkę odgazowało. Aczkolwiek wydaje mi się, że nagazowanie w tym piwie jest całkiem ok. Trudno się tutaj do czegoś przyczepić. Bardzo orzeźwiające, bardzo soczyste, bardzo świeże. To są takie właśnie klimaty troszkę wermontowe oczywiście, bo to jest troszeczkę wszystko gdzieś tam ze sobą powiązane. Jedno z drugiego trochę wynika, bo jakby no źródło Hazy IPA jest dość podobne i koncepcja w zasadzie też. Bardzo przyjemne, z bardzo umiarkowaną goryczką, ze sporą, naprawdę sporą dawką aromatów i posmaków chmielowych, dużo owoców tropikalnych, dużo cytrusów, fajnie zaznaczona słodowość, bardzo zbalansowane piwo. Na pewno nie jest za słodkie, ono jest po prostu bardzo dobrze zbalansowane, co mi się generalnie w tego typu piwach zawsze bardzo podoba i tutaj także to zafunkcjonowało bardzo dobrze. Orzeźwiające, w takim ogólnym odczuciu bardzo lekkie, bardzo świeże, owocowe, rześkie. Naprawdę bardzo, bardzo udane piwo i zdecydowanie polecam tę interpretację Hazy IPA Browar Rockmill, piwo chmielone Citron i Galaxy. Wypada tutaj naprawdę w tej mojej dzisiejszej degustacji. Bardzo, bardzo udanie. Jeżeli próbowaliście Hazy IPA w tej odsłonie z Rockmilla, to podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. A oprócz tego oczywiście zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, tych, którzy tego jeszcze nie zrobili. Zachęcam również do kliknięcia w dzwoneczek, bo dzięki temu nie ominą Was żadne powiadomienia na temat nowych filmów, a także planowanych transmisji na żywo. Zapraszam także na facebookowy profil do polubienia tegoż profilu i śledzenia treści, które się tam czasami pojawiają. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofide, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć!